Dzisiejszym gościem programu Od Słowa do Słowa jest Maciej Jurasz, właściciel Centrum Nurkowego Płetwal Poznań oraz Akademii Instruktorów Nurkowania H2O. Posiada wysokie uprawnienia w zakresie szkolenia instruktorów i nurkowań technicznych. Ma spore doświadczenie w dziedzinie nurkowania. Swoje szkolenia realizuje w różnych regionach świata, współpracując z wieloma centrami nurkowymi oraz instruktorami. Każdy z nas ma jakieś hobby. Jedni ostatnio biegają, bo to modne, jeszcze inni jeżdżą na rowerach, bo to też frajda. Wiadomo, każda jedna pasja czy też sport daje szczęście, ale ty wybrałeś dość ekstremalną pasję, jaką jest nurkowanie. Ekstremalne, ponieważ tak naprawdę schodząc pod wodę nigdy nie wiesz, czy wrócisz, czy to jest ta właśnie adrenalina, która powoduje, że za każdym razem chcesz schodzić, coraz częściej chcesz schodzić pod wodę. No, nie do końca. To jest takie oczywiście wrażenie w społeczeństwie, że nurkowanie właśnie z tym się kojarzy, bo wywodzi się gdzieś z takich sfer resortowych, więc wiąże się troszeczkę z policją, z wojskiem, z czymś ekstremalnym. Ale to, co jest najbardziej pasjonujące w nurkowaniu i to, dlaczego ludzie najczęściej nurkują, czym się motywują, to jest rekreacja, to jest sport, to jest po prostu inna forma spędzania aktywnego, spędzania czasu, czyli ktoś biega... Aktywnego, ktoś... no ale tak naprawdę tam za bardzo chyba się aż tak nie ruszasz, no coś się pływa, że rzeczywiście, ale no, to rzeczywiście sport? Tak, to jest sport i to jest sport, który wymaga też takiej dużej samodyscypliny i takiej dobrej postawy związanej z tym właśnie, żeby robić wszystko odpowiedzialnie i bezpiecznie. I to drukowanie nasze na przestrzeni ostatnich przykładowo dekady zmieniło się bardzo właśnie w stronę tego bezpieczeństwa, dlatego też obserwujemy bardzo duże zainteresowanie ogólnie społeczeństwa właśnie nurkowaniem. Ty już się boję pomyśleć, jak było kiedyś. No, kiedyś było trochę bardziej ekstremalnie, stąd też myślę, że w społeczeństwie mamy cały czas ten taki mit tego, że to jest bardzo niebezpieczne, bardzo drogie i bardzo ekstremalne, ale to się bardzo zmieniło. No to jak jest teraz? Teraz jest przede wszystkim bardzo bezpiecznie, a więc zmienił się troszeczkę system szkolenia i to, co jest fundamentem nurkowania, to jest partnerstwo. A więc jest oczywiście jakaś przestrzeń dla osób, które lubią coś tam indywidualnie i samotnie, ale to jest bardzo mały margines osób. Tutaj przede wszystkim działa grupa i to jest takie bardzo fajne i motywujące, że ta grupa nie działa tylko pod wodą, oni też działają na powierzchni, bo te przyjaźnie z wody przenoszą się po prostu Czyli to trzeba zrzeć się w jakimś klubie, żeby móc zejść pod wodę. Nie można kupić sobie indywidualnie sprzętu i tak po prostu zdecydować, że schodzę sobie dzisiaj pod wodę w jeziorze. Oczywiście, że można, z tym, że już samo szkolenie pokazuje to, że fundament to jest partnerstwo i tak naprawdę ludzie nawet na szkoleniu, nie znam nikogo, przychodzę, kupuję kurs, robię kurs, a na szkoleniu już poznaję swoich przyszłych partnerów nurkowych oraz inne osoby, z którymi w przyszłości prawdopodobnie będę nurkował. Mhm. Jest też dużo forów nurkowych, jest Facebook na przykład, wystarczy napisać, szukam partnera na sobotę, podaję lokalizację. Partnera, tak. Okay. Ciekawa nazwa. Szukam partnera na sobotę i naprawdę się ludzie zgłaszają, potrafią sami się składać w samochód, 3-4 osoby, jechać do Niemiec, nawet się nie znają, ale dzięki temu, że program szkolenia jest bardzo taki spójny i on wszędzie wygląda bardzo podobnie, to ci ludzie potrafią razem funkcjonować jako grupa pod wodą. Mówisz bezpieczeństwo przez duże B, to znaczy, że też sprzęt się zmienił? Sprzęt się zmienił też bardzo, szczególnie procedury zarządzania tym sprzętem, czyli musimy mieć na przykład pod wodą dwa automaty. Kiedyś można było mieć jeden, a teraz mam dwa. Jeden, który mam w ustach, z którego oddycham, a drugi jest z boku, który jest przede wszystkim dla mojego partnera. Gdyby była jakaś awaria, partner pokazuje, nie mam powietrza, ja podaję mu automat i
kończymy nurkowanie. Oczywiście odpowiedni sygnał znaków, gestów, tak, które musicie sobie, jest dość sporo, których trzeba po prostu się przeszkolić odpowiednio. Właśnie tych podstawowych jest kilka zaledwie, ale tak naprawdę dzięki temu, że przebywamy ze sobą, to rodzi się taki, powiedziałbym w cudzysłowie, slang podwodnych znaków, czyli duża ryba i... Patrz! Patrz na mnie. Okej. Tutaj do studia przywiozłeś dość spory sprzęt, niczym nie przypominający takiego typowego sprzętu nurkowego, którego sobie wyobrażam na przykład z filmów. Tak. Czym on się różni? No, różni się przede wszystkim tym, że to jest sprzęt, który nie wydaje nam takich bąbelków na zewnątrz, jak się nam kojarzy nurkowanie, że wydycham powietrze, lecą bąbelki. W tym sprzęcie, jeśli robię wydech powietrza, to powietrze idzie sobie wężem, tutaj przechodzi przez taki pojemnik, który oczyszcza nam to powietrze z dwutlenku węgla przede wszystkim i to powietrze wraca, plus na dole jest mała butla, która zasila nam ten układ świeżym dodatkowo powietrzem i dzięki temu z tak małym zestawem mogę być bardzo długo w wodzie. Małym, nie małym. Ciężkie to? Bez butli waży 14 kg, więc jest stosunkowo lekki. Butla waży około 7 kg, więc razem taki zestaw waży około 20 kg. Jeśli chodzi o formę nurkowania i formę nurkowania, to jest to jeden z najmniejszych sprzętów, jaki w ogóle funkcjonuje. I jak na długo możemy z takim właśnie sprzętem zajść pod wodę? Powiem tak, gdybym nurkował w takim układzie klasycznym, musiałbym mieć na przykład 4 butle, żeby być kilkadziesiąt minut na 30-40 metrach. Dzięki temu urządzeniu tak naprawdę wystarczy, że mam jedną butlę 5-litrową i to zapewni mi ten czas, czyli mogę być bardzo długo w wodzie. Na tym układzie mogę być 2 godziny, niezależnie od głębokości, w limicie od 0 do 40 metrów. Mówimy nurkowanie. To akurat nurkowanie jest z tak zwanym sprzętem, ale też jest nurkowanie na tak zwanym zatrzymanym oddechu. Czym tak naprawdę różnią się te dyscypliny? No, ja powiedziałbym, że to, co mają wspólne, to to, że obie odbywają się w wodzie. Schodzi się pod wodę. Tak, natomiast wszystko inne je odróżnia tak naprawdę. Z tego względu, że sprzęt daje nam właśnie to bezpieczeństwo, czyli mamy tutaj jakąś kamizelkę, która utrzymuje nas w wodzie, mamy komputer, który nam mówi, mamy partnera, który nas zabezpiecza, jest takim naszym, my to nazywamy zapasowy mózg, a więc ktoś, kto w razie jakiejkolwiek awarii jest po to właśnie, żeby chwycić nas za ramię i pomóc nam wydostać się ze wszelkich możliwych tarapatów. We freedivingu jest troszeczkę inna filozofia. Freediving. Tak, freediving, czyli swobodne schodzenie bez sprzętu. Strasznie mi się to kojarzy, ale okej. Aha, był taki fajny film Wielki Błękit, polecam. Chyba właśnie dlatego. Jest to, freediving jest troszeczkę bardziej ekstremalną stroną nurkowania. Tam nie ma sprzętu, tam to zabezpieczenie wygląda troszeczkę inaczej i wymaga już takich predyspozycji psychofizycznych od kandydatów do tego, żeby być freediverem. Czy sam osobiście tego kiedyś spróbowałeś? Tak, no próbowałem w Polsce, też mamy bardzo dobrych szkoleniowców freedivingowych, ale mimo wszystko jednak lubię mieć tą pełną gwarancję bezpieczeństwa i to daje mi właśnie ten sprzęt, z którym nurkuję. Czyli co, nie ma stresu, gdy schodzisz pod wodę? Nie czujesz jakiejś takiej pewnej obawy, że może zabraknąć ci tlenu, że może coś pójść nie tak? Przede wszystkim oddychamy powietrzem, takim zwykłym, którym tutaj mamy, tylko on jest sprężone do 200 bar, czyli jest bardzo, bardzo dużo tego powietrza. Mam specjalne urządzenia, które na bieżąco monitorują mnie i informują mnie, ile tego powietrza mam, więc jakby kurs czy szkolenie podstawowe, które kandydaci przechodzą, trwa 3-4 dni i podczas tego szkolenia zdążymy przećwiczyć wszystkie sytuacje awaryjne, które mogłyby się ewentualnie wydarzyć. To są tak naprawdę bardzo mało prawdopodobne sytuacje, bardzo rzadko się zdarzające, ale nawet gdy wystąpią, to mamy procedury, które pomagają nam wyjść z tego bezpiecznie, zakończyć nurkowanie. Bardzo mnie do tego przekonujesz, ale i tak się boję. Tak sobie myślę o tych wszystkich różnych dyscyplinach sportu, które mamy. Joga na pewno gdzieś tam wywołuje wrażenie takiego spokoju, prowadzi do spokoju. Z kolei, gdy sobie pomyślę o kulturystyce, jakie wrażenie by na mnie robiła, to na pewno wyrabia pewnego rodzaju systematyczność. A tak naprawdę to co daje i jakie wrażenia wywołuje nurkowanie u ciebie? Tak. Powiem tak, jak ja w ogóle zaczynałem swoje nurkowanie, to... Pamiętasz to? Pamiętam. Kiedy to było? Kilkanaście lat temu, ale zaczynałem od jakiejś karate, od jakiejś walki wręcz, spadachrony, survivale, różnego typu te rzeczy, aż w końcu kiedyś spróbowałem nurkowania.
I wszystko, co do tamtej pory przeżyłem, znalazłem w nurkowaniu. I właśnie w nurkowaniu można znaleźć ten spokój, można znaleźć tą taką samodyscyplinę i można odnaleźć masę różnych wrażeń, ponieważ to nurkowanie jest tak naprawdę, my mówimy nurkowanie i kojarzy nam się zejście pod wodę, ale tutaj mówimy o bardzo szerokiej dyscyplinie. Mówimy o nurkowaniu na wrakach, Bałtyku na przykład, gdzie są wraki piękne z II wojny zachowane. Mówimy o nurkowaniu podlodowym i podlodowym nurkowaniu nawet w Poznaniu, w Kiekszu czy w Lusowie. Mówimy o nurkowaniu w jaskiniach, mówimy o nurkowaniu właśnie na rebliderach, czy nurkowaniu technicznym, ekstremalnym, czyli jestem w stanie znaleźć każdą emocję, którą sobie wymyślę, jestem w stanie jakby znaleźć ją w nurkowaniu. I to jest jakby... Fascynujące. To jest niesamowite troszeczkę właśnie, jeśli chodzi o nurkowanie. A nie jest czasami tak z tym nurkowaniem trochę, że wprowadza się w taki stan medytacyjny? Kiedyś miałam okazję się z Tobą spotkać i takie właśnie na mnie wrażenie to wywarło, że taki spokój mnie zaczął przepełniać i taka radość, euforia, ekstaza, tak się mi oddech wyciszył. Coś w tym jest, wiesz, czasami ludzie mówią, że wchodzą pod wodę po to, żeby przestać myśleć, aby... No właśnie, o czym się myśli pod wodą? Właśnie idea cała polega na tym, żeby nie myśleć, czyli te wszystkie rzeczy, które mamy z tygodnia pracy, a zawsze się tego troszeczkę nazbiera, to, co mamy po powrocie do domu, a czasami mamy dzieci, które skakują na głowę i telefony, które dzwonią nagle wszystkie, a właśnie mamy ten jeden dzień wolny, jedziemy nad jezioro, wchodzimy pod wodę i w tym momencie jest zero. Tam nie ma telefonów, tam nie ma kogoś, kto ci skacze po głowie, jesteś przeszkolony, masz partnera, któremu ufasz, przebywasz po prostu w innym świecie, to nie jest... Nie możesz myśleć o tym, co było. Możesz myśleć ewentualnie o tym, co jest, albo o tym, co będzie. Mniej więcej tak to działa. To troszeczkę jakbyśmy zmienili naszą planetę. Teraz dużo mówiliśmy o Marsie na przykład, tak? To mniej więcej jest coś takiego. Po prostu zmieniamy planetę. W tym momencie jestem w stanie się skupić tylko na tej rzeczy i ta rzecz pochłania mnie w 100%. I to jest bardzo fajne uczucie, jak zrealizuje się właśnie takie bardzo fajne, udane, partnerskie nurkowanie, zakończone przybiciem piątki. To jest coś, czego nie odnalazłam zdecydowanie w bieganiu, ponieważ gdy biegałam, cały czas myślałam o wszystkich możliwych rzeczach. O zakupach, o dzieciach, co dzisiaj na obiad. Tak. MP3 na uszach. A gdy wówczas, gdy zeszłam rzeczywiście takie totalne odcięcie. I jedna z dyscyplin, która naprawdę gdzieś mnie zafascynowała. Powiedziałeś, że jest to zdecydowanie sport grupowy, nie jest to raczej indywidualne. Jest przestrzeń dla osób, które mają takie zacięcie indywidualnego, samotnika. Mamy specjalny system szkoleń, który pozwoli takiej osobie być bezpiecznym w wodzie. A więc taka osoba po prostu musi troszeczkę więcej zdublować sprzętu, czyli musi mieć dwa komputery, dwa jakieś narzędzia tnące, musi powiadomić powierzchnię, kiedy wchodzi do wody, kiedy z tej wody wyjdzie. Jest kilka takich dodatkowych rzeczy, które musi spełnić, ale jest, powiedzmy, my szacujemy, że jest to około 1% całej społeczności nurkowej, która nurkuje właśnie tak troszeczkę bardziej ekstremalnie, samotnie. Natomiast 99% społeczności nurkowej to są osoby nurkujące w grupach, nurkujące rekreacyjnie, sportowo. Biegacze mają taki swój ukochany maraton w Nowym Jorku. Z kolei triatloniści marzą o Hawajach, bo tam odbywają się te największe zawody. A o czym marzy nurek? A może dokładnie ty o czym marzysz? Czy jest jakieś takie miejsce na ziemi, do którego chciałbyś się wybrać i ponurkować, którego jeszcze nie widziałeś? Wiesz co, 70% powierzchni naszego świata to jest woda, więc tak, tych miejsc jest po prostu bardzo dużo. Oczywiście są pewne miejsca wyjątkowe, jak na przykład meksykańskie cenoty. To są takie jaskinie, które mają olbrzymie przestrzenie, natomiast widoczność w tych jaskiniach w wodzie jest ponad 100 metrów. Czyli daje to niesamowitą, tak jakbyśmy, nie wiem, wpłynęli do kościoła i przemieszczali się w różnym pułapie przestrzeni. Więc jest to naprawdę niesamowite doznanie. Mamy takie miejsce, które się nazywa Truk, gdzie spotkała się flota japońska i amerykańska i w czasie II wojny. Rozumiem, że tam już byłeś, w tych miejscach. Czy, no właśnie, czy o nich marzysz? O nich marzę. O nich marzysz. O nich marzę, to są bardzo wyjątkowe. Bo opisujesz je, jakbyś już tam był. To już mam wizualizację, i wiesz, i to już jest. Jest plan. Tak, to jest ten plan. Aha. Natomiast takie miejsce też, które bardzo często ludzie już po kursie podstawowym zaczynają szukać w internecie, gdzie warto zanurkować, znajdują takie miejsce, które się nazywa Blue Hole. Jest on w egipskim Dahab.
Dla nas jest ten Egipt. Egipt. Tak, jest, dla nas ten Egipt jest dosyć dostępny, bo jest blisko. I ten Blue Hole jest też takim miejscem właśnie kultowym. To jest taka rafa, która wygląda troszeczkę jak szklanka. Wchodzi się do środka, a na dnie tej szklanki jest taka szczelina, gdzie można wypłynąć do morza. Więc jak głęboko się schodzi tam? Blue Hole jest głęboki, zaczyna to rozbicie tej szklanki, bo ta szklanka jest też na 20 metrów, powiedzmy, gdzieś szeroka, ten rand tej szklanki. Natomiast dno jest na 90, a na wyjściu jest 110 metrów. No i tam już byłem wiele razy. To jest miejsce, do którego wracam naprawdę z takim rozrzewnieniem za każdym razem. To jest jedno miejsce. Czy jest jakieś inne miejsce, które sprawiło, że no, na długo pozostanie w twojej pamięci? O tak. Ja bardzo lubię polski Bałtyk. Troszeczkę go nie doceniamy. Nie jest za zimny? Wiesz co, mamy specjalne skafandry, które dają nam to ciepło i tak naprawdę woda staje się, to co zaczyna mieć znaczenie, to to, że ta woda jest tylko mokra. Już to, że ona jest zimna czy ciepła, przestaje mieć takie znaczenie. Natomiast Bałtyk cechuje się tym, że jest faktycznie chłodnym zbiornikiem, natomiast jest bardzo nisko zasolonym i wszystkie wraki na przykład z II wojny światowej są doskonale zachowane, więc możemy wykonać na danym wraku 15 nurkowań i każde z tych nurkowań jest troszeczkę inne. To jest tak troszeczkę zejście i dotknięcie tej historii, takie namacalne, powiedziałbym. Od ilu lat już nurkujesz? Jest to kilkanaście lat, to będzie 12 albo 13 lat. Ile już takich zejść mniej więcej pod wodę miałeś? Naliczyłeś to kiedyś? Tak, liczę systematycznie, teraz jest ponad 2000. To co motywuje cię do kolejnych? Właśnie to, nie znudziło ci się? Właśnie to, że my jak obserwujemy zbiornik wodny tak z powierzchni, to widzimy na przykład, nie wiem, wiosna, lato, jesień, zima i widzimy jak, widzimy taflę wody, natomiast obserwujemy przecież, że w porach roku to, co otacza ten zbiornik, też się zmienia, zgodnie z porami roku. Natomiast woda pod wodą to jest troszeczkę inny świat i on też się zmienia. Z każdą porą roku dane jezioro wygląda inaczej, z każdym miesiącem. Chcesz mi powiedzieć, że w różnych porach roku nurkujesz nie tylko latem? Oczywiście i każde jezioro z każdym miesiącem się zmienia. Zmienia się widoczność i widoczność potrafi być nawet na naszych poznańskich jeziorach, widoczność potrafi mieć 12 metrów. To jest naprawdę bardzo dużo. Nurkujemy pod lodem, nurkujemy w różnych konfiguracjach też sprzętowych, czyli zabieramy na siebie duże twinsety, tutaj mamy dodatkowe 3 albo 4 butle. Nie wiem, czym jest twinset. Twinset to jest to są taki twix z butli złożony. Mamy go po prostu, dwie butle duże na plecach, mamy bardzo dużo powietrza, dzięki temu możemy być na przykład 2 lub 3 godziny w wodzie. A tutaj, mówiąc o naszym regionie wielkopolskim, jakie miejsca można polecić na nurkowanie? No myślę, że zawsze warto pomyśleć i zacząć od takiego jeziora kultowego troszeczkę, jakim jest Powidz, gdzie od wielu, wielu lat startowało i było realizowanych wiele szkoleń. Widoczność na Powidzu troszeczkę się pogorszyła w ostatnich latach, ale obok mamy jezioro Budzisław, też jest bardzo ładne. W samym Poznaniu mamy jezioro Kiekrz. Jezioro Kiekrz jest takim jeziorem troszeczkę, powiedziałbym, kapryśnym latem, bo ta widoczność spada, ale w miesiącach wiosennych i jesiennych ta widoczność potrafi być bardzo dobra. Pod lodem, jeśli tam nurkujemy, to też są też bardzo fajne rzeczy, potopione są różne też przedmioty, platformy. A najbliższe wyprawy? Te zwizualizowane, czy jednak inne? Nie, jednak inne, ale też zwizualizowane, bo bardzo takie ciekawe, bo właśnie troszeczkę ekstremalne. Za 2 tygodnie jedziemy do Chorwacji, jedziemy na taką chorwacką wyspę, która się nazywa Vis. To jest najdalej wysunięta w morze chorwacka wyspa. I w związku z tym, że ona jest najdalej wysunięta, to tam też różne wraki czy samoloty, które gdzieś tam nie zdążyły wylądować, spadły do wody. I one są na dość dużych głębokościach, 60-70 metrów i właśnie za 2 tygodnie jedziemy taką grupą kilku płetwonurków właśnie technicznych po to, żeby być dłużej, głębiej. A jak najgłębiej udało tobie się zejść pod wodą? Moje najgłębsze nurkowanie to jest 138 metrów i wykonane było w Egipcie. Schodzisz jak długo na taką głębokość? Schodzę zaledwie kilka minut, 5-6 minut. A wynurzasz się? 2 godziny. To jest niesamowite. Tak, to jest niesamowite z tego względu, że zejść trzeba wręcz bardzo szybko, natomiast wyjść nie mogę szybko. Nie można. Z tego względu, że żeby to tak troszeczkę zwizualizować, ciśnienie
wraz z każdym metrem się zmienia w wodzie. I na przykład w oponie naszego samochodu mamy 2 atmosfery ciśnienia i takie ciśnienie występuje na głębokości 10 metrów zaledwie w wodzie. Na 100 metrach to ciśnienie ma 11 atmosfer, czyli więcej niż ciśnienie w oponie autobusu. Czyli wiele rzeczy, takich jak obudowa kamery, to wszystko zostanie zgniecione przez to ciśnienie. Czyli dlatego to wynurzenie musi być dość wolne. Dlatego to wynurzenie musi być dość wolne, ponieważ mamy bardzo w sobie dużo takich gazów obojętnych. Nie chciałbym tutaj tworzyć z tego fizyki, fizjologii, ale musi być po prostu bardzo powolne i takie konserwatywne. Ale już niedługo, bo w najbliższym czasie podobno będziecie próbować, czy to wy, pobić rekord Guinnessa. Tak, chcemy ustanowić taki rekord świata i o tyle ciekawy, że chcemy zejść na 100 metrów i nasz wychowanek, instruktor Wojtek ułoży na tych 100 metrach kostkę Rubika. I jest to o tyle ciekawe, że z każdym metrem, z każdym 10 metrami nasza głowa w wodzie zaczyna troszeczkę inaczej pracować. Czyli trudniej będzie. Trudniej będzie. Na 40 metrach jest tak, jakbyśmy wypili z 2, 3, 4 lampki wina. Więc do tego dochodzi ilość sprzętu, którą mamy, czyli my będziemy na takich zestawach właśnie twin, czyli 2 butle, tutaj mamy kolejne 2 butle, będzie zespół, który będzie kręcił to wszystko, czyli będzie kamerował, a więc musimy to wszystko ułożyć. Tam możemy być tylko ograniczoną ilość czasu, więc to musi być wszystko bardzo sprawnie. A kiedy to będzie miało miejsce? Będziemy to robić w listopadzie, na początku listopada. Czy może jakieś informacje gdzieś znaleźć na ten temat? Czy to się powiedzie? Na razie założyliśmy małego fanpage'a na Facebooku, ale też chcemy dołożyć taką subdomenę w oparciu o naszą stronę internetową, żeby na bieżąco informować właśnie, jak to będzie przebiegać. No to ja przede wszystkim życzę sukcesów, oby udało się tą kostkę Rubika ułożyć, na tobie spełnienia tych niesamowitych marzeń, obyś dotarł w końcu do tych wymarzonych miejsc. Bardzo dziękuję, Macieju, że chciałeś do nas przyjechać. Dziękuję.